Cześć wszystkim, witajcie kochani, z tej strony Juken, a przed wami 46. odcinek zlevelowania nowego konta w Fishing Planet. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy łapali karpia kolosa, także usiądźcie wygodnie, bo dowiecie się, jak złowić tego potwora z Weeping Willow. Ja sobie jeszcze tylko zobaczę, czy na pewno mam wędki przygotowane. Wszystkie są, będziemy łowili pół na pół. Tak jak mamy zanętę, którą mamy, wyposażyłem w wędkę, moi drodzy, wędkę z typu spot. Mamy akurat w miarę dobry wykryt z brań, więc myślę, że nie powinno być problemu. A odnośnie misji to jest napisane, gdy masz już specjalnie wykonaną zanętę, złowienie karpia kolosa to tylko kwestia czasu, cierpliwości i oczywiście odpowiedniego sprzętu. Szukaj w pobliżu głębokich podwodnych dziur. Moi drodzy, wydaje mi się, że jedna z sensownych dziur jest tutaj. My ją sobie będziemy musieli, kochani, to samo, co robiłem na poprzednim koncie, to też widzieliście. Więc to nie jest jakby tu żadna nowość. Jedna z takich konkretnych dziur gdzieś tu na środku jest, zaraz znajdziemy. Gdzie my to go łowiliśmy? Chyba pod tą brzuską, ale musimy zobaczyć na mapie, gdzie jest ta dziura. Nie, jesteśmy za daleko. Dziura jest tutaj, sobie zaznaczymy nie. Tak plus minus dziura jest gdzieś tutaj. I tam musimy nęcić nawet za marker. Gdzie jest ten marker? Tam jest marker. Ok. No to sobie staniemy tutaj na pomościku, bo tu jest ta głębina, więc tutaj myślę, że go... A ja z tego, co pamiętam, to czekajcie. Z tego, co pamiętam, to wtedy go nawet łapałem. Ułatwimy, będziemy na wprost rzucali. To już będzie pewne. O! Proszę bardzo. Także, moi drodzy, myślę, że zrobimy takie machnią, że najpierw po prostu zarzucimy wędki. Martwi mnie trochę ta chmura, nie powiem, bo ja generalnie, słuchajcie, w chmury nie przepadam łowić. Ale myślę, że takiemu kolosowi, gdzie ta zanęta z żołądka jest, nie powinno to robić różnicy. To jest słabsza wędka, to sobie rzucimy tu bliziutko. Cyk. Nie pamiętam, jak to robiłem ostatnio, czy miałem w koszyczkach chyba tą zanętę. Jestem ciekaw, co się stanie, jeśli ja ją rzucę jednak tutaj. Jeśli ją rzucę tutaj. Wiecie, z wędki typu spot, jak ją rzucę i ona się skończy, a ten karp nie weźmie, no to co wtedy? Chciałem to podzielić sobie na dwie, moi drodzy, ale niestety mi się źle coś tam dodało i... No i życie. Może się okazać, że on nam weźmie jeszcze zanim zanęcimy, ale nie będziemy, słuchajcie, czasu marnowali, bo zanęta też ma swoją ważność, więc... Z tego, co pamiętam ostatnio, na poprzednim koncie chyba 3 razy zdążyłem rzucić, tak, czyli to było chyba właśnie też na tym. 3 razy zdążyłem rzucić zanętę, już nam wziął. Wędki oczywiście głupieją, bo pamiętajcie, że fajne unikaty mogą w tym czasie jeszcze siąść. Już mamy pierwsze branie, w ogóle 2 brania. Oj, 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 moi drodzy, co tu się dzieje? Gdzie tu siedzi teraz ten kolos? Zgaduj, zgadula, gdzie kolos się kryje. No nie będziemy, słuchajcie, się domyślali, gdzie jest kolos, tylko po prostu wyciągamy. Nie da się niestety tych wszystkich wędek, moi drodzy. To będzie jakiś zwyklaczek chyba. Też za mocno walczy. Nie będziemy, słuchajcie, wszystkich, no nie będziemy jakby zacinali wędek, bo one, jakby te rybany i tak nam ucieknie. Więc, no, pierwszą lepszą, jaką chwyciliśmy, no to będziemy ją łowić. No i się okaże, czy to kolos, czy nie kolos, no. To dzwonienie skurzające, chociaż powiem wam, że raczej może to być kolos, bo zobaczcie, jak odjeżdża. Może to być kolos, zobaczcie, jak on tam sobie płynie na wodzie i w ogóle się nie przejmuje. 50 metrów, na szczęście żyłki nam starczy. To jest najmocniejsza wędka, jaką mamy, karpiowa. Będziemy musieli troszkę się popocić, moi drodzy. Troszkę się będzie trzeba popocić, bo to... Widzę, że nie jest tak hop-siup. Zobaczmy, czy niżej nam to też coś da. Upa, tam przy takim karpiu. Dobra, idziemy z nim na spacer, no moi drodzy. Bierze nas karpik na spacer, to idziemy. No trudno, musimy mu się poświęcić. I idziemy z nim na spacer, abyśmy się tutaj nie wplątali tylko w te... wierzbę płaczącą, bo będzie płaczek nam się zerwie. Chce iść karpik na spacer, no to idziemy z nim na spacer.
Nic nie zrobimy, moi drodzy. Jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że na pozostałych wędkach było branie na pewno innych unikatów. Raczej nie będzie potwór. Za szybko by to było, chociaż taki jakiś inaczej wyglądający jest. Halo, tak szybko bym go złowił? Wow. Tak szybko, moi drodzy? Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że tak szybko go złowiłem, słuchajcie. Dobra, nagrodę odebrać. Ale że tak szybko? Dwa razy chyba za nętę rzuciłem, prawda? Widzowie, co wy na to? Tak szybko? No powiem wam, że... Aha, trzeba teraz... Ojojoj. Moi drodzy, teraz nie wyciągniemy innym. Trzeba markera postawić dla widza. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Szybko markera trzeba postawić dla widza. Czyli w chmurę bez problemu też go można złowić. Jak widzicie, złowiłem na słodkie. Tak naprawdę, bo złowiłem chyba na banana. Na razie nie łowimy. Tu jeszcze nam unikaty będą brały prawdopodobnie na tej zanęcie, więc... Wiecie, no moi drodzy, no oczywiście, że zanętę wykorzystamy w 100%, no bo jakby to miało być inaczej, tylko będę musiał wędki na nowo przerzucić. To bardzo krótki odcinek, słuchajcie, bo się chyba w 10 minutach uwiniemy, ale no już tradycyjnie, moi drodzy, jakaś rybka dla widza by mogła być również tutaj chwycona, żeby nam te wędki tak wariowały, że wolę przerzucić, chociaż... Tam, gdzie nęcimy. Bo nam poodjeżdżały w każdą możliwą stronę. Ciekawe, czy jeszcze będą jakieś brania po tym kolosie, czy już nic nie będzie. Jestem, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo ciekaw, czy jeszcze nam coś tu skubnie. Bo wiem, że zawsze koledzy pisali na łowisku, że... Jest, karp kolos, 50 kilo. No ciekawe, jak to, słuchajcie, się ma do topki. 50 kilo mamy karpia kolosa. Poprzedni mój chyba był mniejszy, także zobaczmy, zobaczmy. Tutaj delta, też ładnie jesteśmy w delcie. Fajnie wygląda to. To zróbmy ryby wszystkie. Karp kolos, to moje 50 kilo, jak tu 65 ktoś złowił. Dobra, czyli chyba mniejszego złowiłem, bo ostatnio chyba 55 miałem kilo. Teraz 50, czyli maluszka złowiliśmy, no. Maluszka złowiliśmy, powiedzmy sobie wprost. Bardzo szybko go złowiliśmy. Spodziewałem się, że będzie więcej walki. No nic, tą zanętę już wrzucimy całą, trzeba ją zużyć. Może nam jeszcze jakiś unikacik tutaj fajny siądzie. Także macie, moi drodzy, markera, marker dodany. W głębinie faktycznie od razu nam... strzelił praktycznie po dwóch rzutach zanęty, czyli jeżeli ktoś by z was się zastanawiał, w jaki sposób robić tą zanętę, to po prostu pakujecie całość do rakiety, rzucicie 2-3 razy, zalicza to się jako wyposaż w zanętę, to jak najbardziej się zalicza. Cyk, rzucacie 2 razy, jak widzieliście, no ja chyba na poprzednim koncie, jak nagrywałem odcinek z tego, to może 4 razy rzuciłem i już też nam od razu wziął. Myślę, że szczyt ma znaczenie, no jak widzicie, łowiłem chmurę. Schodziliśmy trochę z tego szczytu, no znowu się buguje Fishing Planet, norma. Schodziliśmy trochę z tego szczytu, ale myślę, że całkiem, całkiem przyzwoicie, moi drodzy. Także ja zanętę sobie wymęczę, jak nie będzie nic brało, no to po prostu się z wami pożegnam, no i zaproszę was do kolejnych odcinków, bo jeszcze parę tutaj, 2-3 może odcinki będą jeszcze z Weeping Willow. Ja tu chcę spędzić gdzieś tak do 57 levelu czas. Chcę troszkę kasy na zarobić. Chcę, żeby kupić najlepszą motorówkę. Mamy rybę dla widza, czy nie? Oczywiście fajna ryba dla widza musi być. O, także jeszcze chcę kupić, słuchajcie, motorówkę i się udamy na wyspę niebieskich krabów. Także tutaj się z tym możecie już liczyć, że tak będzie. Wędki w międzyczasie, no, będzie trzeba też trochę lepsze, no bo wiadomo, że karpiowych na wyspie niebieskich krabów nie będziemy używali, także będziemy musieli mieć 4 fajne gruntówki. No i będziemy lecieć. Także jeszcze myślę, że te 500 000 muszę mieć spokojnie, nawet 600 tysięcy uzbierane. A właśnie, kupiłem siatkę 500 kg. O tym wam się nie pochwaliłem, także mamy, moi drodzy, siatkę 500 kg.
i już śmiało możemy tą siatkę zapełniać, więc też będzie pewnie takie wyzwanie w którymś z odcinków następnych, żebym znaczy to żadne wyzwanie zapełnić siatkę, jak ja 700 kilo bez problemu zapełniałem. Także wiecie, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie tutaj siatkę zapełnić. No ale słaby uszek. Straszny, moi drodzy, słaby uszek. To nie, taki 19-kilogramowy karp to nie może być dla widza. Dla widza musi być coś konkretnego. Także tu może będzie jakaś fajna ryba dla widza. No, także też wam tego to radzę, że jak już złowicie tego kolosa, to weźcie jeszcze, jak widzicie, połówcie tu chwilę z godzinę, tu posiedźcie na tej zanęcie śmiało. Coś tam połowicie, parę unikatów wam padnie, czy to nawet jakiś tam mały medal, to zawsze to jest jakaś kasa, tak? Ma się wam to wszystko, moi drodzy, zwracać. Pamiętajcie, każde wejście na łowisko, bo przecież czepiemy kasę. Tu mamy jakby darmową zanętę, no to przecież nie będziemy jej, słuchajcie, kochani, marnować, prawda? Nie będziemy zanęty marnować, jak już ją mamy. Zanęty nie są tanie, także jak już mamy, no to już łowimy, nie? Za darmocha, wiecie jak jest. Takim Januszem typowym trzeba być i Januszem biznesu i wiecie, oszczędzać. 200 kilo już mamy w siatce, fakt, że jak zaczynałem, to już troszkę tam w siatce było, bo łapałem, to jest kontynuacja z poprzedniego odcinka, gdzie łapałem tego hybrydowego karpia, ale nagram też dla was taki specjalny odcinek z tymi dwoma, trzema miejscówkami, gdzie tego hybryda można złapać, bo są trzy miejscówki i z trzema wędkami wtedy pójdę w ruch i wam pokażę, gdzie tego hybryda można trafić, jak to szybko zrobić. Także będzie specjalny odcinek, ale będzie to już z serii poradników, bo to, co widzieliście w poprzednim odcinku, to jest wszystko seria, w której wy obserwujecie moje postępy, moje levelowanie, więc to jest też taka seria vloga trochę, gdzie jest czasem trochę tego gadania, tej relacji, co robię, no żebyście wiedzieli też, jaki mam sprzęt, no bo to wszystko jest obserwowanie moich postępów, mojego levelowania. Od razu wam mówię, że z dwa levele się wstrzymuje, tam na pewno nam się jakaś siatka czy coś odblokuje. Od razu wam mówię, nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Następną siatkę, jaką kupię, to nawet nie wiem, czy nie będzie też 700 kilo od razu. I to mówię serio. 500 zostawię, no chyba, że coś by mocno się zmieniło i byłby jakiś problem, to może 600, ale raczej nie. Tam jest 520, potem chyba czy 550. Nie, to jest w tym momencie, moi drodzy, nieopłacalne. Nie ma sensu takiej siatki kupować. Na tym levelu nam to w zupełności wystarczy, także siatkę mamy na jakiś dłuższy czas. Pierwsze, co na pewno kupię, to tą najlepszą motorówkę, to się nazywa łódź basowa, tak? Po to, żeby właśnie na wyspie niebieskich krabów ją wykorzystać. Kupię jeszcze dwie wędki dobre. Chciałbym mieć cztery mocne, na możliwie level gruntówki. Zobaczę, jakie są dostępne, ile one kosztują, żeby kołowrotki, żeby wszystko ładnie ze sobą współgrało. I tutaj raczej liczę, że spokojnie te, bo łódka, motorówka kosztuje 230 tysięcy, wędki, no myślę, że spokojnie też mnie tyle wyniosą. Także nawet te 600 czy 700 tysięcy musiałbym mieć na spokojnie, żeby móc myśleć o wyspie niebieskich krabów. No i tą kasę oczywiście uzbieram, moi drodzy, a tymczasem już rybka dla widza w ramach zakończenia odcinka. Widzę, że już zaczęły brać medalowe, no ale z zanęty korzystamy, na pewno nie jest to, słuchajcie, stracony czas, bo jakiś exp tam wlatuje, tragedii nie ma. O, to nawet zwykła. No to tym razem akurat nie wyszło, widzicie, nie zawsze ta metoda z rybką dla widza na koniec odcinka musi się udać. No chociaż raz tradycja została, że tak powiem, złamana i nie udało się jej dotrzymać. Także to tyle, moi drodzy. Będzie mi miło, jak zostawicie jakiś komentarz, łapkę w górę, czy udostępnicie tą serię swoim znajomym, całą playlistę swoim znajomym, bo to też mnie motywuje do tego, żeby więcej i więcej nagrywać takich ciekawych odcinków. A przy okazji, jeżeli macie pytania, to również piszcie je w komentarzach, bo przypominam o serii, w której odpowiadam na wasze pytania i coś pokazuję. Także śmiało piszcie, zadawajcie pytania. Ta seria będzie się pojawiała na kanale, tak jak odcinki nowe o 16 wlatują z levelowania konta, to jeśli będzie dużo pytań i będzie dużo odcinków do wrzucenia, to dodatkowo każdego dnia o 21 również wieczorkiem będzie wlatywały taka seria z odpowiedziami. Już dwa odcinki wrzuciłem. Jak będą jakieś kolejne pytania, to i mogę codziennie też taką serię wrzucać i odcinki z waszymi
pytaniami. Dobra, to ja już kończąc, to już teraz naprawdę rybka dla widza. Cokolwiek to będzie, to myślę, że widz będzie zadowolony, prawda? Nawet jeżeli będzie to jakiś medal fajny, a myślę, że raczej po wodzie medale raczej nie pływają, ale nawet jakby był fajny medal, to dla widza liczą się chęci, prawda, moi drodzy? W końcu to nie jest moja autorska zanęta, tylko jakaś z żołądka, także najważniejszym celem było złapanie tutaj potwora. Fakt jest taki, tylko jeszcze wam tutaj dopowiem, że zanim złapiecie tego potwora, chociaż to jak widzicie dzieje się szybko, ale zanim złapiecie, gdyby być może bym chwycił inną wędkę, to pewnie bym złapał jakieś inne unikaty na tej zanęcie. I one by wjeżdżały, dopóki nie złapiecie potwora. Przypuszczam, że jak złapiecie potwora, to już te unikaty tak nie wjeżdżają. Możecie dać znać w komentarzach, czy mieliście podobnie. Nie mówię jakiś tam, że w ogóle nie wjeżdżają, bo to może nam tu jakiś unikacik wyskoczyć mały. Ale mówię o takich naprawdę jakichś fajnych, rekordowych unikatach, to nie. Wydaje mi się, że już nie wjeżdżają, bo to już jakby tak... No, ale tu chyba unikat dla widza będzie, bo troszkę nam odjeżdża. Także widz będzie zadowolony. Dobra, to unikat dla widza. Ja się z wami, moi drodzy, żegnam. Przez trawy wyjechał. No, 27, nie macie co chyba narzekać. Dzięki, moi drodzy. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.